Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Tomasz Kalita, a chciałbym powitać serdecznie na oficjalnej prezentacji Paktu dla Polskiej Gospodarki i podpisania, uroczystości podpisania tego paktu przez Business Center Club i Sojusz Lewicy Demokratycznej. W pierwszej części zabierze głos pan przewodniczący Grzegorz Napieralski, a także prezes Business Center Club pan Marek Goliszewski. I również pan Andrzej Jarendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, a w drugiej części panel poprowadzi Kazimierz Karolczak, który potem państwu przedstawi uczestników panelu. Dziękuję serdecznie i oddaję głos pan przewodniczący Grzegorz Napieralski. Kiedy słuchamy dzisiejszych serwisów, kiedy słuchamy, co mówią do nas media, pierwszy punkt, pierwsze zdania to gospodarka. To napięcie, które jest dzisiaj wokół spraw gospodarczych na świecie i w Europie, daje nam podstawę do poważnej debaty, bardzo poważnej debaty, gdzie znajduje się Polska, gdzie znajduje się polska gospodarka. Co trzeba zrobić, aby Polska była liderem? Co trzeba zrobić, aby Polska była krajem, który rozwija się, jest krajem innowacyjnym, a gospodarka jest podstawą? Po pierwsze, musi zmienić się atmosfera. Atmosfera, która jest w relacjach między polityką a biznesem, polityką a przedsiębiorcami, szczególnie przedsiębiorcami, ludźmi zaradnymi, nie bojącymi się ryzyka, to oni wiedzą dokładnie, przedsiębiorcy wiedzą dokładnie, że najważniejszy jest człowiek. Tworzą miejsca pracy, produkują. Dla nich przyszłość Polski jest najważniejsza. I politycy muszą zrozumieć, że przedsiębiorca to partner. Przedsiębiorca to partner, z którym można budować silną Polskę. Ja mam takie poczucie, kiedy oglądam serwisy informacyjne, kiedy rozmawiamy w parlamencie na temat gospodarki, kiedy rozmawiamy o przedsiębiorstwach, o firmach, to mam takie poczucie, że wielu polityków spogląda na przedsiębiorcę jako zło konieczne, a czasami nawet mam wrażenie, szczególnie co do niektórych polityków, że przedsiębiorca to przestępca. Ja rozumiem, że i przedsiębiorca, i polityk zaczyna się na słowo P, ale to bardzo złe myślenie. To musi się zmienić. To my musimy tworzyć przepisy, my musimy tworzyć warunki, aby Polska szła do przodu, a żeby szła do przodu, musi rozwijać się gospodarka. Chcemy dzisiaj podpisać pakt dla gospodarki. Gospodarka dla człowieka. Wiemy dokładnie i przedsiębiorcy, i my politycy, że bez gospodarki nie będzie rozwoju. A Polska jako duży kraj europejski może być liderem. Chciałbym bardzo, aby Polska była liderem w gospodarce, aby duży kraj europejski pokazywał całkowicie nowe standardy i nowe możliwości rozwoju. Chciałbym, żeby w Polsce był długofalowy rozwój gospodarczy, stabilny rozwój gospodarczy. Chciałbym, żeby Polska była krajem innowacyjnym. I chciałbym, żeby w ciągu jednego pokolenia dorównać krajom Europy Zachodniej. Chciałbym, żeby moje córki, kiedy dorosną, pracowały tu w Polsce i zarabiały tak samo jak Niemki, jak Francuzi czy Brytyjczycy. Stąd dzisiaj to spotkanie i stąd dzisiaj rozmowa o gospodarce. Stąd nasza propozycja partii politycznej do środowisk gospodarczych, abyśmy właśnie wspólnymi siłami pracowali na rzecz przedsiębiorców. Wspólnymi siłami działali na rzecz tych, którzy budują Polskę. Chciałem podziękować i panu prezesowi Goliszewskiemu, i panu prezesowi Jarendarskiemu, ekspertom, którzy dzisiaj są tutaj z nami, że jest możliwa debata o przyszłości. Nie polityczna, ale bardzo merytoryczna debata.
debata o gospodarce, bo zdajemy sobie sprawę, że bez gospodarki, bez silnej polskiej gospodarki, bez silnych polskich przedsiębiorstw Polska się nie będzie rozwijała. I wierzę, że to jest pierwszy i bardzo odważny krok do przodu. I wierzę głęboko, że bez względu na opcje polityczne, bez względu na legitymacje partyjne, taki pakt dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców w polskim parlamencie będzie możliwy. Że nie kłótnie polityczne, a właśnie przyszłość naszej ojczyzny będzie wytyczała cel politykom. I z taką nadzieją jestem tu dzisiaj, z taką nadzieją wrócę do polskiego parlamentu. Dziękuję panie przewodniczący i o zabranie głosu poproszę prezesa Business Center Club, pana Marka Goliszewskiego. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję Grzegorzowi Napieralskiemu, panu przewodniczącemu, za tę inicjatywę. Szczerze mówiąc, do tej pory z taką inicjatywą występowało zawsze przed każdymi wyborami BCC, czy to były wybory parlamentarne, czy samorządowe, czy prezydenckie. I pierwszy pakt dla gospodarki podpisaliśmy my jako organizacja ultrakapitalistyczna wówczas, w 90-tych latach, z lewicowym Jackiem Kuroniem. Później różnie to bywało. Podpisaliśmy kiedyś jako organizacja już nie ultrakapitalistyczna, ale kapitalistyczna, która docenia społeczną odpowiedzialność biznesu, taki pakt z Solidarnością, w osobie Macieja Jankowskiego, legendarnego przywódcy i Mazowieckiej Solidarności i Solidarności w ogóle. I okazało się, proszę państwa, że przy stole spokojnie można wypunktować te rzeczy, które są do zrobienia we wspólnym interesie. Stąd przygotowaliśmy już pod kierownictwem pana profesora Gomułki cały pakiet punktów paktu dla właśnie partii politycznych i otrzymaliśmy niespodziewanie, z miłym zaskoczeniem odebraliśmy propozycję SLD. I tę propozycję, nad tą propozycją pochyliliśmy się, nad tą propozycją pracowaliśmy właśnie pod kierownictwem pana profesora Gomułki, wprowadziliśmy swoje propozycje, później SLD wprowadziło swoje, później my swoje, później SLD swoje, ale wypracowaliśmy dokument, który dzisiaj państwo poznacie ustami naszych ekspertów. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że komentarze po tym wydarzeniu dzisiaj będą pewnie takie, że Goliszewski wstąpił do SLD, albo jest na liście poselskiej, albo BCC w ogóle, prawda, tutaj przeszło na pozycje lewicowe i tak dalej, i tak dalej. Typowo polskie, ale bardzo chcę wyraźnie podkreślić, że my dzisiaj stoimy, to zresztą podkreślał pan przewodniczący Napieralski, przed bardzo ważnymi wyzwaniami. I to nie są żarty. Możemy skończyć jak Portugalia i Hiszpania, dodatkowo przykryta państwo przykryte i polska gospodarka przykryta przez Chińczyków, Turków, Brazylijczyków. Nie mówię o Amerykanach, którzy dzisiaj mają kłopoty. To jest wielkie zagrożenie. Mamy dług publiczny blisko 800 miliardów złotych, deficyt 112 miliardów złotych. To jest nasz dług. Leszek Balcerowicz wyświetlił, ile na głowę przypada tego długu. Nie możemy przychodzić do porządku dziennego. Stoją przed nami wyzwania takie jak poprawa prawa i stanowienia prawa w Polsce. To jest dramat, to jest dramat. Jak biurokracja, jak służba zdrowia, z którą akurat ja miałem ostatnio do czynienia i to wszystko trzeba poprawić. Już nie mówiąc o autostradach, o tym wszystkim, co boli i co jest. Osiągnęliśmy w ciągu tych 20 lat wielkie sukcesy. Staliśmy się państwem klubu najbogatszych Unii Europejskiej, najsilniejszych NATO. Ale stoimy dzisiaj na rozdrożu. Stoimy na rozdrożu, musimy powiedzieć ludziom prawdę, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i iść do przodu, bo inaczej po prostu zostaniemy zepchnięci na margines. Dlatego my oczywiście zaproponujemy zawarcie tego paktu i Platformie Obywatelskiej, i PiS-owi, i wszystkim innym, tak jak zresztą pan Grzegorz Napieralski powiedział. Zobaczymy, jak zareagują. Dzisiaj składam podziękowanie i gratulacje za ten ruch ze strony partii politycznej, która poważnie traktuje gospodarkę, poważnie traktuje przedsiębiorców, biznes. Bardzo dziękuję i merytoryczne założenia tego przedstawią nasi koledzy. Dziękuję panie prezesie i głos zabierze prezes Krajowej Izby Gospodarczej, pan Andrzej Arendarski. Ja bardzo króciutko chciałem bardzo pogratulować tej inicjatywy. Ona mi się bardzo podoba.
i pokazuje jak gdyby właśnie nowe oblicze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, takie skierowane właśnie ku przyszłości. Z drugiej strony tutaj mojemu przyjacielowi Markowi Goliszewskiemu chciałem również pogratulować tego, że w tak uporczywy sposób szuka sojuszy, buduje te sojusze, które mają jeden cel, o którym obaj panowie moi szanowni przedmówcy mówili, mianowicie Polskę nowoczesną, taką, która będzie konkurowała na rynkach światowych. Nie da się właśnie przygnieść, zasypać, tylko po prostu będzie, nasze będzie na wierzchu. Żeby to zrobić, no nie wystarczą takie półśrodki, prawda? Dreptanie w miejscu i tak dalej. Po prostu musimy przyjmować naprawdę bardzo wielkie wyzwania, dlatego że jesteśmy w tyle. No, nie jest to nasza wina, historia tak zdecydowała. I naprawdę mamy wielkie szanse, tylko właśnie musimy trochę przestać mówić o historii, na siebie wzajemnie napadać, tylko szukać porozumienia i politycznego, o którym pan przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, ale również między różnymi środowiskami. A my naprawdę tego potrzebujemy bardzo i jesteśmy wdzięczni za takie inicjatywy i będziemy do nich przystępowali. Chciałem dwa słowa odnieść się do dwóch słowach do tego dokumentu, który jest dokumentem naprawdę fascynującym poprzez to, że jest bardzo głęboki i dotyka kluczowych zupełnie spraw, które muszą być rozwiązane, żeby właśnie pójść do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezesie. Daję głos prowadzącemu panel prezentujący treść przedstawionego paktu Kazimierzowi Karolczakowi. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, chciałbym zaprosić do wysłuchania dyskusji panelowej, która przybliży szczegóły podpisywanego paktu, która będzie mogła odpowiedzieć na te tezy, które tam są zawarte. I tak ze strony Business Center Club serdecznie zapraszam pana profesora Stanisława Gomułkę, głównego ekonomistę Business Center Club. Również zapraszam pana doktora Zbigniewa Żurka, wiceprezesa Business Center Club, sekretarza Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Zapraszam panowie. Ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej pan Marek Wikiński weźmie udział, poseł na Sejm, wiceprzewodniczący klubu SLD, członek Komisji Finansów Publicznych. Oraz serdecznie zapraszam pana Sergiusza Najara, wiceminister infrastruktury w latach 2002-2003, bankowiec, doradca ekonomiczny. Szanowni panowie, w dyskusji panelowej chciałbym zaproponować trzy główne tematy wiodące. I tak wśród nich spotkanie polityki z biznesem. Jakich efektów obie grupy oczekują? Jak należy działać, aby je osiągnąć? Tematem drugim byłoby to polski przedsiębiorca w polskich realiach. Czy potrafimy zbudować przyjazny klimat dla biznesu? Oraz trzeci główny temat wiodący, szybki wzrost gospodarczy. Gdzie go widzimy, jak go osiągnąć? W pierwszym temacie, pierwsze pytanie, chyba najważniejsze i wprowadzające do dzisiejszej dyskusji. Szanowni panowie, co się dzieje z polską gospodarką? Czy ktoś będzie w stanie z panów odpowiedzieć na to pytanie? Może pan profesor Gomułka, myślę, że najlepiej będzie w stanie to zrobić. Dzień dobry państwu. Ja również jestem zaszczycony, że mogę tutaj wystąpić w tej roli. Rzeczywiście pracowaliśmy w BCC nad szeregiem dokumentów dotyczących polskiej gospodarki, prawda, zarówno jeśli chodzi o finanse publiczne, jak i też perspektywy wzrostu w kontekście europejskim i światowym. I mamy pewne pojęcie o tym, co się dzieje i byliśmy mile zaskoczeni dokumentem, jaki otrzymaliśmy ze strony SLD. I właśnie może w kontekście tego dokumentu, państwo mają ten tekst, mogą się zapoznać konkretnie z podstawowymi celami tego dokumentu. Tak jak już pan przewodniczący powiedział, podstawowym celem tutaj jest po prostu osiągnięcie tempa wzrostu około 5%, tak aby gdzieś w perspektywie jednego pokolenia, to znaczy 20-25 lat, osiągnąć obecny poziom PKB na głowę w najbardziej zaawansowanych krajach Europy Zachodniej. Znaczy nie oznacza to likwidacji luki w stosunku do tych krajów w trakcie jednego pokolenia, bo w międzyczasie oczywiście tamte kraje też będą
posuwać się do przodu, ale chodzi o to, żeby przynajmniej właśnie w tej perspektywie, tak jak tutaj mówił też pan przewodniczący, jego córka czy córki za te 20 lat zarabiały tyle, ile obecnie zarabiają młodzi ludzie w tych krajach jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Gdzie jesteśmy teraz? Nasz poziom to jest gdzieś około 40-45% poziomu najbogatszych krajów. Więc dzieli nas jeszcze całkiem dużo. To jest, jeżeli chodzi o PKB na głowę. Jeżeli chodzi o całkowity kapitał, czyli bogactwo zakumulowane, to dystans jest większy. W Polsce to jest gdzieś około 1/3 tego, co w tych najbogatszych krajach. Prawda? Jednym słowem, musimy mieć wyraźnie wyższe tempo wzrostu niż tamte inne kraje i musimy mieć też wyraźnie wyższe nakłady inwestycyjne. Mamy pewne rezerwy wzrostu. Te rezerwy to przede wszystkim jeszcze tak zwane rezerwy kraju doganiającego. Znaczy po prostu absorbujemy technologię, którą już inni opanowali. W Polsce mamy niskie nakłady na innowacje, ale dosyć wysokie tempo innowacji w gospodarce, polegające właśnie na tym, że przedsiębiorcy inwestując, absorbują te osiągnięcia, które już mają inne kraje. I w rezultacie w ciągu ostatnich 20 lat dokonaliśmy ogromnego postępu technologicznego. Ale teraz będzie coraz trudniej i musimy inwestować więcej. Nasze tempo wzrostu dotąd było gdzieś około 4%. W ostatnich latach, w ostatnim 2-3 latach wiemy, że Polska nie weszła w okres recesji, ale są inne kraje, weźmy Chiny, Indie, Turcja, gdzie tempo wzrostu jest wyższe niż polski. Te kraje nie tylko nie ucierpiały podczas ostatniego kryzysu, ale wręcz pokazały, że tempo może być wysokie. To tempo doganiania tych najbardziej rozwiniętych krajów. Mamy też przykład takiego kraju jak Szwecja, gdzie w finansach publicznych mamy ogromny postęp. Relacja długu publicznego do PKB zmalała w ciągu ostatnich kilkunastu lat z około 50-60% do około 30%. W Polsce mamy problem finansów publicznych obok stosunkowo niskiego tempa wzrostu gospodarczego. To są te dwa kluczowe problemy. Pan prezes Goliszewski wspominał o długu publicznym, wysokim długu publicznym. Oczywiście jak porównamy Polskę do Portugalii czy Grecji, to może się wydawać, że ten dług w Polsce nie jest bardzo wysoki. Ale wiarygodność polska nie jest wysoka. I wysokie rentowności, jakie płacimy od naszych skarbowych papierów wartościowych, o tym świadczą. Te rentowności są na poziomie zbliżonym do tego, jakie płacą w tej chwili takie kraje jak Włochy czy Hiszpania, a więc kraje, które są pod presją, kraje bardzo zadłużone. Prawda? Chodzi o to, żeby w przypadku jakiegoś kryzysu w strefie euro, w przypadku gdyby doszło do dużego wzrostu tych rentowności w tych dwóch krajach, może dojść do dużego osłabienia złotego, do dużego odpływu kapitału zagranicznego. Czyli jednym słowem dalej mamy problem dużego ryzyka makroekonomicznego. Widzimy to na przykładzie właśnie tego, jak się zachowuje złoty, że fluktuuje. Mamy dosyć jeszcze taką niepewną sytuację w finansach publicznych w świecie. Mamy Stany Zjednoczone i inne kraje, prawda, które są mocno zadłużone. Ale też mamy przykład Wielkiej Brytanii i paru innych krajów, które podejmują działania zaradcze. Natomiast w przypadku Polski, jak na razie przynajmniej, tych działań zaradczych nie ma dużo. Chodzi o to, żeby właśnie osiągnąć w gruncie rzeczy to, o czym mówił ostatnio minister Rostowski, który mówił o tym, żeby już w przyszłym roku zejść z poziomu deficytu do 3%, a w roku 2015 wręcz do zerowego deficytu finansów publicznych. Ten cel jest dobry. Problem polega na tym, że ze strony rządu, ze strony
koalicyjnego rządu, ze strony PO, w ostatnich latach mieliśmy dobre cele formułowane, tylko nie było ich realizacji. Prawda? Więc tu mamy problem. I chodzi o to, żeby teraz właśnie po wyborach różne partie polityczne bardzo dobrze, że do tych reformujących polską gospodarkę włączy się także Sojusz Lewicy Demokratycznej. Prawda? To o to chodzi. W dwóch obszarach potrzebne są nam działania. Właśnie jeden obszar to są finanse publiczne i o tym mówi ten dokument. A drugi obszar, bardzo ważny, to są działania dotyczące zatrudnienia. Mamy duże rezerwy siły roboczej w Polsce. Mamy bardzo wysokie zatrudnienie w rolnictwie i w tych obszarach przywiejskich, że tak powiem. 15% siły roboczej. Może być tam 5%, czyli mamy dużą rezerwę. Mamy też bardzo niski stopień wykorzystania siły roboczej w miastach. Po prostu stopień aktywności zawodowej Polaków jest niski. Mamy bardzo niski wiek emerytalny w Polsce. Czyli ja rozumiem, potrzebne tu są działania także w tym obszarze. Kontynuacja reform emerytalnych, zwiększenie wieku emerytalnego kobiet. Chodzi o to, żeby tempo wzrostu zatrudnienia w Polsce było wyższe niż dotąd. Ale po to, żeby było większe tempo zatrudnienia, potrzebne są wyższe nakłady inwestycyjne. Prawda? Więc chodzi o to, żeby przedsiębiorcy mieli po prostu większe możliwości finansowania tych nakładów. A więc jest problem właśnie odciążenia też fiskalnego przedsiębiorców i zmniejszenia ograniczeń typu biurokratycznego. Prawda? I po to, żeby właśnie stymulować inwestycje, a poprzez stymulowanie inwestycji będziemy stymulować zatrudnienie i postęp innowacyjny. I to jest właściwie główne przesłanie tego dokumentu. Panie profesorze, skoro tak dużo mówimy o długu publicznym, mówi się, z danych wynika, że deficyt budżetowy jest największy wśród nowych członków krajów Unii Europejskiej. Wspomniał pan o pewnych rozwiązaniach. Rozumiem, że kreatywna księgowość czy zamiatanie wydatków publicznych pod dywan to chyba nie są narzędzia, które chcielibyśmy używać. Gdyby pan mógł się odnieść do tych narzędzi, w jaki sposób chcielibyśmy deficyt budżetowy ograniczać? Nie, ja bym nie chciał komentować tego, co robi obecny minister finansów. Kiedyś był moim uczniem, współpracownikiem i tak dalej, więc przy tej okazji nie chciałbym komentować. Ja już wspomniałem, że całkiem ostatnio sformułował sensowne cele. Chodzi o to, prawda, żeby rząd przedstawił taki program realizacyjny. Obecny rząd wysłał odpowiedni dokument, list do Komisji Europejskiej, zobowiązujący się do obniżania deficytu już do roku przyszłego do 3% PKB. A w roku 2015 wręcz mamy deklarację o eliminacji deficytu. My mamy wątpliwości, ja mam wątpliwości co do niektórych posunięć proponowanych przez obecny rząd. Mieliśmy bardzo kontrowersyjną propozycję, w gruncie rzeczy zapożyczenie się w stosunku do przyszłych podatników, do przyszłych emerytów poprzez przejęcie części składki, która przesłana była dotąd do OFE. Prawda? I to zostało przedstawione jako eliminacja, likwidacja błędu popełnionego kilkanaście lat temu. Prawda? Razem z Leszkiem Balcerowiczem w tej sprawie zająłem całkiem inne stanowisko i szereg ekonomistów w Polsce uznało tę akurat inicjatywę obecnego rządu i ministra Rostowskiego za błędną. No ale mniejsza z tym. Ważne jest w tej chwili to, żeby właśnie kontynuować ten proces eliminacji deficytu budżetowego, tylko raczej innymi środkami niż właśnie tego typu środek, i czy też zmniejszaniem nakładów inwestycyjnych, bo według planu przedstawionego Komisji Europejskiej mamy właśnie zmniejszać nakłady publiczne inwestycyjne
to stwarza pewne zagrożenie dla absorpcji środków unijnych w najbliższych latach. Chodzi o to, żeby ten deficyt zmniejszać inaczej. Bardzo dziękuję. Tak. Czy panie pośle, pan jako członek Komisji Finansów Publicznych, czy mógłby pan dwa zdania krótkie odnieść się do tez tutaj wygłoszonych przez pana profesora? Bardzo trudno zabierać głos po profesorze Gomułce, człowieku tak szczerym, że za swoją szczerość i otwartość stracił stanowisko ministra finansów, ale Polska potrzebuje tej szczerości i otwartości, puentując wypowiedź pana prezesa Arendarskiego, który myślę, że chciał powiedzieć, że Polsce dzisiaj nie jest potrzebny historyk, a dzisiaj Polsce jest potrzebny wizjoner, który ma wizję przyszłości naszej ojczyzny. I dzisiaj to wiekopomne spotkanie dwóch organizacji, Sojuszu Lewicy Demokratycznej kierowanej przez wizjonera Grzegorza Napieralskiego, człowieka, który wśród polityków jest najbardziej innowacyjnie myślącym politykiem, z prezesem Goliszewskim reprezentującym, jak sam powiedział, ultrakapitalistyczną organizację, pokazuje, że dla nas gospodarka i człowiek w gospodarce jest najważniejszy. Bo taka jest prawda, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma świadomość wyzwań stojących przed naszą ojczyzną i tylko szerokie porozumienie pracodawców, pracobiorców i rządu daje nadzieję na uniknięcie scenariusza greckiego w Polsce. Dzisiaj rząd Platformy Obywatelskiej ucieka od odpowiedzialności z powodów politycznych, zamiata problemy pod dywan, a tak dłużej być nie może. Tak dalej być nie może. Musimy w Polsce przeprowadzić niezbędne reformy, doprowadzić do powrotu Polski na szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego, a tak było przecież w Polsce za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Już kiedyś pokazaliśmy, że po dziurze Bałca potrafiliśmy wprowadzić Polskę na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego i to Sojusz Lewicy Demokratycznej, w przeciwieństwie do innych ugrupowań, które tylko na sztandarach miały obniżkę podatków, to Sojusz Lewicy Demokratycznej obniżył stawkę podatku CIT z 27% do 19%, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek z 40% do 19%. Za to między innymi ówczesny premier polskiego rządu Leszek Miller ostatnio został przez polskich przedsiębiorców wyróżniony w Teatrze Wielkim. To pokazuje, że Sojusz Lewicy Demokratycznej dotrzymuje słowa, dotrzymuje składanych obietnic. Zdrowe finanse publiczne to kolejny filar dobrego rozwoju naszej ojczyzny. Przyjazny klimat dla przedsiębiorców. No nie może być tak, że w instytucjach rządowych na prezentacji jest wyświetlana prezentacja dotycząca programu publiczno-prywatnego, a na końcu przedstawiciel rządu jeszcze dodaje jedno P – prokurator. Jeżeli będzie takie nastawienie administracji rządowej do współpracy z przedsiębiorcami, to nigdy w Polsce nie wdrożymy kolejnego lewaru, który będzie powodował wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia w Polsce, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne na uczciwych, transparentnych, przejrzystych warunkach. Koniec z ustawionymi przetargami. Koniec z kolesiostwem. To wszystko musi być transparentne tak, aby wygrywała najlepsza oferta. Najlepsza oferta dla ludzi, najlepsza oferta dla Polski. Postęp technologiczny i innowacje. Tutaj nie może być tak, że tylko wyprzedzamy Albanię w Europie, jeżeli chodzi o liczbę rejestrowanych patentów. Tu nasza propozycja, która została zaakceptowana przez Business Center Club, powoduje rewolucyjną zmianę w korzystaniu z rozwoju myśli technicznej. Tak, aby instytucja, w której zatrudniony naukowiec doprowadza do nowego wynalazku, nowego technologii, know-how, żeby również partycypował w przyszłych zyskach, w przyszłych przychodach. To wszystko jest zawarte w naszym programie. I to, co jest najważniejsze, dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej jako partia centrolewicowa z organizacją pracodawców mówi o sprawiedliwym podziale. Jeżeli polscy przedsiębiorcy w swoim zaakceptowanym programie widzą, że propozycje Platformy Obywatelskiej podwyższające podatek konsumpcyjny, podatek VAT, którego stawka docelowo ma wynosić najwięcej w Europie, tak jak w Danii, uderza w najuboższych. To jest pokazanie, że polscy przedsiębiorcy rozumieją, że tylko społeczeństwo, które ma przychody wystarczające na godne życie, będzie naprawdę fundamentem szybszego wzrostu i większego dobrobytu naszego społeczeństwa. Wierzę, że dzięki dzisiaj zawartemu porozumieniu to wszystko jest możliwe. W ten sposób pan poseł przeszedł płynnie do punktu drugiego, który chciałem prosić o wypowiedzi.
Zresztą też już wspomniał o tym przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Grzegorz Napieralski. Chodzi o przyjazny klimat dla biznesu. Czy polski przedsiębiorca w polskich realiach, w jaki sposób się czuje, jak jest traktowany, jak panowie to oceniacie i ewentualnie co należałoby zrobić, żeby ten klimat dla tego biznesu był rzeczywiście sprzyjający? Ja wrócę do tego tematu, jak również nawiążę do słów pana profesora Gomułki, trochę z innej perspektywy, bardziej praktycznej. Jako magister Wydziału Zarządzania nie będę prezentował analiz fundamentalnych, a raczej patrzył na sprawę w praktyce. Polska gospodarka, bo takie pytanie padło na początku, a warto nad nią się pochylić, dzisiaj znajduje się w stanie bardzo niebezpiecznym. Z jednej strony olbrzymia praca przedsiębiorców, bardzo aktywna, bardzo dynamiczna, notabene w większości finansowana z własnych środków. Tutaj podaż kredytu dla przedsiębiorców jest bardzo niewielka i w gruncie rzeczy rozwój gospodarczy, inwestycje, to o czym się mówi, i wzrost gospodarczy, który jest tego skutkiem, jest finansowany głównie ze środków własnych. Z drugiej strony bardzo duże obciążenie pracowników. Jesteśmy bowiem jako społeczeństwo pracujące, nie tylko obciążone nadal nieefektywnym systemem opieki społecznej, całym problemem kosztów związanych z kosztami pracy, ale przede wszystkim pracujemy długo, pracujemy ciężko, pracujemy często z olbrzymim uszczerbkiem dla gospodarstwa domowego, dla rodziny. To nakłada się na warunki dla przedsiębiorców trudne, olbrzymie biurokracje, olbrzymie utrudnienia, brak nowoczesnych technologii. Ja bardzo często poruszam się po Europie Środkowej, tam już wszyscy przedsiębiorcy mają włącznie elektroniczną formę komunikacji się z państwem. My w Polsce nadal mamy dużo roboty dla producentów pieczątek, dla producentów różnego rodzaju formularzy. Być może to jest też dobry sposób na rozwój tego sektora, ale chyba nie najistotniejszego z tego punktu widzenia. Po trzecie, jesteśmy gospodarką, która marnuje czas. Jesteśmy gospodarką, w której nie kontynuowano rozwiązań, które przyjęliśmy w momencie wejścia do Unii Europejskiej, warunków dynamicznego wzrostu, warunków sporych możliwości ekonomicznych. Zaprzestaliśmy wchodzenia do euro, obiecaliśmy dość niefrasobliwie jakąś datę. Pan premier Tusk był łaskaw to oświadczyć od tak sobie. A następnie pod w sumie dość banalnym pretekstem postanowiono wstrzymać jakiekolwiek realne prace. Jesteśmy w związku z tym krajem, który przez wiele, wiele lat będzie szarpany w praktyce i ryzyko tego kraju, ryzyko inwestowania, ryzyko obrotu gospodarczego, importu, eksportu, obciążenia dla kredytobiorców, którzy dość niestety niefortunnie zostali wpuszczeni w pułapkę franka szwajcarskiego czy euro w finansowaniu wieloterminowych, wieloletnich inwestycji budowlanych, mieszkaniowych, stawia polską gospodarkę w bardzo ciężkiej sytuacji. Marnowanie czasu polega też na tym, iż kończy się perspektywa finansowa 2007-2013. Za chwilę w zasadzie i w czasie naszej prezydencji i kolejnej prezydencji powinniśmy domykać perspektywę finansową 2014-2020. My mamy olbrzymie szanse rozwojowe, inwestycyjne, a jednocześnie robimy wszystko, żeby nie podejmować decyzji. Mamy dziesiątki, setki, wręcz tysiące rozpoczętych procesów, projektów, otwartych postępowań przetargowych, spraw w sądzie, a buduje się tak naprawdę bardzo niewiele, a jeszcze mniej się kończy. Jeżeli z takim stanem przejdziemy do czasu uzgadniania z Komisją Europejską, z partnerami i z krajami, które jednak są dawcami netto do budżetu unijnego, plany na kolejne lata 14-20, to nie będziemy mieli prawdopodobnie takich możliwości, będziemy mieli coraz trudniej i przewiduję, że kolejny rząd, który nastanie po wyborach, obok zupełnie w innej konfiguracji politycznej, nie uzyska tych środków, które uzyskaliśmy wstępując do Unii Europejskiej i negocjując perspektywę 7-13. Porzucenie Narodowego Planu Rozwoju, przygotowanego przez pana premiera Hausnera przy olbrzymim wysiłku środowisk naukowych i eksperckich, uważam za olbrzymią stratę. Zaniechania, te niepodjęcia działań w konsekwencji
wywołują olbrzymi niepokój. Skończył się cud pracy w Wielkiej Brytanii i w Irlandii. Okazało się, że wcale nie jest tak, że tysiące Polaków pojedzie do Niemiec. Nie umiemy pracować ze środowiskiem z najbliższych naszych partnerów. Jesteśmy krajem bardzo zamkniętym. Ani obywatele Ukrainy, ani obywatele Białorusi, ani już nie mówię o bardziej egzotycznych krajach, nie odnajdują tutaj warunków pracy, tak jak powinno być, bowiem w Polsce, tu się zgadzam z panem profesorem Gomułką, brakuje tak naprawdę rąk do pracy i brakuje tak naprawdę mobilności tej siły roboczej. To wszystko czyni polską gospodarkę bardzo wrażliwą na dowolne, a ich mamy bardzo wiele na rynku światowym, działania spekulacyjne, na sytuację, w której bardzo szybko nasza inflacja, nasz kurs naszej waluty, zadłużenie i w konsekwencji sytuacja budżetowa może zawalić się nam na głowę i jakiekolwiek udawanie, jakiekolwiek obiecywanie wyspiarskich alegorii do niczego nie prowadzi. Taka praktyczna konkluzja. Minister gospodarki, minister finansów, ministrowie odpowiedzialni za warunki gospodarcze, jak infrastruktura, jak środowisko, jak budownictwo, będą musieli umieć pracować ze sobą, ale przede wszystkim umieć rozmawiać z gospodarką, umieć rozmawiać z partnerami gospodarczymi, stworzyć właściwe mechanizmy, o które zresztą upominamy się, jeśli chodzi o Radę Fiskalną, do kontrolowania i budowania prawdziwych warunków dla rozwoju gospodarczego. Bardzo dziękuję. Ten temat w wszystkich wypowiedziach się przewijał. Rozumiem, że jeszcze pan doktor Żurek, wiceprezes Business Center Club, chciałby zabrać głos w tym temacie. Bardzo proszę. Ponieważ użył pan określenia klimat dla biznesu, ja chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, przykrej dosyć, jednocześnie z pewnym apelem do panów posłów. W tej kadencji to już na pewno nie przejdzie, ale na przyszłą kadencję jakby co. Chciałem wspomnieć o projekcie ustawy o lobbingu. Lobbing, jego, czym jest lobbing, wiemy. Lobbing nie jest niczym złym, co odwrotnie. Lobbing jest rzeczą dobrą, jest działaniem, póki jest działaniem jawnym, póki jest działaniem nie pod stołem, tylko oficjalnym, jest działaniem dobrym, ponieważ pewna grupa interesów w sposób pozytywny pokazuje argumenty, dlaczego tak, a nie inaczej. Mamy obecnie ustawę o lobbingu. Jaka ona jest, taka jest, natomiast powstał nieszczęśliwy pomysł nowelizacji tej ustawy. Szanując państwa czas, nie będę rozwijał tego tematu. Powiem tylko tak, gdyby ta ustawa weszła w życie, to praktycznie nie tylko przedsiębiorca nie miałby możliwości rozmowy z politykiem, nawzajem by się bali, to również i państwo, dziennikarzom, państwo również mieliby źle, dlatego że mur między decydentami, politykami, urzędnikami, a z jednej strony biznesem i obywatelem, a z drugiej strony mediami byłby tak wysoki i tak zbiurokratyzowany, że naprawdę działając zgodnie z projektem tej ustawy nie byłoby możliwości w ogóle wymiany informacji, nie możliwości rozmowy. Jedno zdanie na ten temat tylko, jak charakteryzujesz, czym można scharakteryzować tę ustawę. Dzisiaj ktoś, kto zostaje lobbystą, rejestruje się gdzie? W MSWiA. Może i słusznie, jest to Ministerstwo Administracji, tam administracyjnie się rejestruje. Według projektu nowej ustawy, nie wiem czy państwo wiedzą, gdzie by się rejestrował lobbysta. Lobbysta rejestrowałby się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dziękuję. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i chciałbym oddać koledze Tomkowi Kalitowi głos. Za chwilę by nastąpiło podpisanie porozumienia. Dziękuję serdecznie panom, dziękuję Kazimierzowi. Pragnę zaprosić serdecznie media tutaj do przodu. Pragnę również zaprosić pana prezesa Marka Goliszewskiego, pana przewodniczącego Grzegorza Napieralskiego do uroczystego podpisania paktu. Bardzo proszę panów o złożenie podpisu. Nastąpiła wzajemna wymiana. Pan przewodniczący Grzegorz Napieralski, pan prezes Marek Goliszewski. Podpisali akt.